Według przepisów nauczyciel stażysta powinien zarabiać ponad 2700 zł miesięcznie, dyplomowany już 5000. Na tą kwotę składa się pensja zasadnicza, ale także dodatek motywacyjny, stażowy czy różnego rodzaju nagrody. Coraz mniejsza liczba dzieci w szkołach sprawia, że w naszym regionie normy te trudno utrzymać. Gdybyśmy przyjęli sytuację modelową, gdzie organ prowadzący nie dokłada pieniędzy, to powiedzmy sobie, że każdy nauczyciel musiałby być zatrudniony na pełnym etacie, mieć no przynajmniej z 10 do 15% dodatku tego stażowego, mieć z 5-6 nadgodzin, mieć wychowawstwo, mieć dodatek motywacyjny. To by mniej więcej pokrywało te koszty, które określa ustawa. Tak niestety nie jest, dlatego w pierwszym kwartale każdego roku samorząd musi wypłacić nauczycielom, którzy nie zarobili ustawowej normy, jednorazowy dodatek uzupełniający. W powiecie włocławskim najmniej zarobili nauczyciele mianowani, dlatego że nie mają jeszcze pełnego dodatku stażowego, nie mogą także liczyć na nagrody jubileuszowe. Sama grupa nauczycieli mianowanych i ten dodatek w powiecie sięgnął 101 tysięcy bodajże złotych w sumie dla wszystkich grup, ponad 140 tysięcy złotych. Ubolewamy nad tym, nie dlatego, że ci nauczyciele to dostali, bo im się to należało, ale dlatego, że jest dużo przed nami zabiegów organizacyjnych. Władze starostwa chcą wprowadzać taki model pracy szkół powiatowych, w których dodatek ten będzie niejako rozłożony na raty, chociażby przez zwiększenie zajęć dodatkowych dla dzieci. Tak, aby nauczyciele mogli wypracować odpowiednią liczbę godzin, a samorząd nie był obciążony tak dużym jednorazowym wydatkiem. Telewizja Kujawy.